zmiany uchwały nr 1/5/2010 Rady Gminy Karnice z 30 listopada w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Karnice na okres kadencji 2010-2014 i kolejny punkt, który będzie wprowadzony, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego gminy Karnice pana Wiesława Szydłuta. Proszę Państwa, jeżeli te dwa punkty pierwsze uważam nie były jakby kontrowersyjne, natomiast, czyli żadna nie jest kontrowersyjna, tylko o ile wynika z wyborów uzupełniających pana radnego, które odbyły się w dniu 13 marca, natomiast przejdę do tego punktu odnośnie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu. Na moje ręce wpłynęło od pana wójta gminy Karnice pismo. Pozwolicie Państwo, że odczytam całą treść. Informuję, że radny gminy Karnice pan Wiesław Szydlik prowadzi działalność z wykorzystaniem mienia gmin na podstawie umów dzierżawy zawartych w dniu 9 września 2010. Pan Wiesław Szydlik dzierżawie od gminy części działek o numerach ewidencyjnych 41/1 w obrębie geodezyjnym Cerwica i 216/1 w obrębie geodezyjnym Karnice o łącznej powierzchni 7,5 hektara. Użytkowanie przez pana radnego działki wchodzą w skład prowadzonego przez niego gospodarstwa rolnego. Stanowi to naruszenie ustawowego zakazu prowadzenia przez radnych działalności z wykorzystaniem mienia gminy, której sprawują mandat zawarty w artykule 24f ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy. Mimo upływu określonego prowadzeniem działalności, mimo upływu w ustawie terminu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania, pan radny Szydlik nie zaprzestał prowadzenia tej działalności w oparciu o minie komunalne gminy Karnice. Potwierdzają to zawarte przez pana Szydlika umowy dzierżawy oraz dokonane przez pana wójta odwzięcie wspomnianych działek, które są w dalszym ciągu użytkowane. W związku z powyższym proszę o podjęcie działań w celu stwierdzenia wygaśnięcia mandatu, czyli artykuł 190 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku, ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa. Podpisał Lech Zdrowska Karnice. Proszę Państwa, w związku z powyższym proszę o podjęcie, przegłosowanie tych trzech projektów. W związku z powyższym, proszę Państwa, jest za przyjęciem tych trzech zmian. Proszę mnie zapodnieść. Jedenastu za. Kto jest przeciw? Trzy przeciw. Nie ma wstrzymujących się. Proszę Państwa, w związku z powyższym, że zmiana nastąpiła w porządku, poproszę Panią o rozdanie porządku obrad, żebyśmy nie robili skreśleń. Informuję również, że w nowym porządku obrad macie Państwo w załączniku nową uchwałę w sprawie poszerzenia składu. Ja dziękuję. W sprawie poszerzenia składu Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa.